Mam nadzieję, że ono będzie. Nie wiem w jakiej formie. Właśnie mamy parę takich sygnałów, że niekoniecznie radio musi funkcjonować jako to, co myśmy kiedyś rozumieli pod pojęciem radia, czyli nadajniki rozstawione po całej Polsce i koncesja, która decyduje o tym, kto może robić, a kto nie może. Na szczęście internet daje różne inne możliwości. To, że powstały takie stacje jak Radio Nowy Świat czy Radio 357. Ja muszę powiedzieć, że ja miałem wątpliwości, prawdę mówiąc, jak był ten moment, kiedy dziennikarze odchodzący z Trójki zaczęli tworzyć takie właśnie stacje, bo zastanawiałem się, czy to jest technologicznie do przebrnięcia. To znaczy, czy ludzie zaczną słuchać radia w internecie, ale po raz kolejny, no zresztą z zachwytem, zauważyłem, że radio dla słuchaczy to są przede wszystkim ludzie, nie technika. Słuchacze pójdą za ludźmi i że technikę są w stanie opanować. Teraz każdy ma smartfon, włącza go sobie w samochodzie, jedzie i słucha ze smartfonu swojego radia. I wydaje mi się, że to jest przyszłość radia, podcasty na przykład, czyli taka sytuacja, że ktoś ma swoich ulubionych autorów i sobie ich słucha. Ale to już jest co innego jednak. Ja też przez wiele lat pracowałem w radiu i żywy kontakt ze słuchaczem, jak ktoś No tak. zadzwoni, to strasznie mi tego potem brakowało. Odszedłem do telewizji, gdzie miałem zupełnie inny kontakt z publicznością, z widzami, daleko mniejszy niż w radiu. I bardzo mi tego brakowało. No tak, ale no dlatego na pewno najważniejsza część radia to zawsze będzie radio na żywo, to takie nadawane tu i teraz i z reakcją. Ta reakcja jest też dużo łatwiejsza, bo to już nie tylko telefon, ale właśnie i mail, i SMS i tak dalej. I to od razu się odbiera, co ludzie myślą na ten temat, co się Poza tym nadaje. każdy ma telefon, a nie tylko sekretarz. No więc właśnie, tak jest. Tak, także myślę optymistycznie o radiu, że to będzie ludziom zawsze potrzebne i że radio się przyda.